Cześć, witaj w 18 odcinku podcastu Od laika do stoika, Skóra Niedźwiedzia. Nie myśl o tym, czego nie masz, tak jakbyś to miał. Marek Aureliusz, rozmyślania. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się cieszyć czymś, co dopiero dostaniesz? Planować, jak wydasz pieniądze, które dopiero zarobisz? Fantazjować, jak będziesz się wspaniale czuć w relacji z kimś, kogo dopiero co poznałeś? Radować się awansem, premią lub przysługą, którą ktoś dopiero ci obiecał? Chyba każdy z nas, przynajmniej raz w życiu, dzielił skórę na niedźwiedziu. Przyjmował za oczywiste, że coś się wydarzy. Czy to tylko formalność, kwestia czasu, a na pewno uzyskamy wymarzony rezultat. Tymczasem życie potoczyło się innymi torami niż te, które dla niego przygotowaliśmy. W efekcie przeżyliśmy rozczarowanie, a niekiedy także przykre konsekwencje decyzji, które podjęliśmy, przyjmując określony scenariusz za pewnik. Marek Aureliusz przestrzega nas przed podobną nierozważnością. Nie myśl o tym, czego nie masz, tak jakbyś to miał. Zalecenie to ma ogromny sens i da się je udowodnić nawet matematycznie. Przyjmijmy, że możliwe są dwa rezultaty. Albo dostaniesz coś, czego pragniesz, albo tego nie otrzymasz. W pierwszym wariancie jesteś pewny, że uzyskasz oczekiwany wynik. Jeśli faktycznie ci się to uda, twoje oczekiwania zostaną spełnione, więc raczej nie będziesz się tym szczególnie cieszyć. W końcu tak miało być. Nic w tym zaskakującego ani ekscytującego. Oceńmy to doświadczenie jako neutralne, przyznając 0 punktów satysfakcji. Jeśli jednak nie dostaniesz tego, co pragniesz, mocno się rozczarujesz. Minus 10 punktów satysfakcji. Łączny wynik w pierwszym scenariuszu to minus 10 punktów. Teraz rozważmy drugi wariant. Gdy losy mogą się różnie potoczyć, przygotowujesz się po stoicku, że spotka cię ta gorsza możliwość. Jeśli faktycznie tak się sprawa rozstrzygnie, fakt ten cię nie zaskoczy. W końcu tego się spodziewałeś. Doświadczenie jest neutralne, oceniamy je na 0 punktów. Jeśli jednak fortuna będzie ci sprzyjała i potoczy się tak, jak pragniesz, doświadczysz pozytywnego zaskoczenia. Plus 10 punktów satysfakcji. Łączny wynik plus 10 punktów. Jak widzisz, o wszystkim decyduje twoje początkowe nastawienie, a na nie masz pełen wpływ. Sprawa może potoczyć się różnie, ale przygotowując się na gorszą ewentualność, możesz tylko zyskać. Z kolei, zakładając, że na pewno będzie dobrze, możesz tylko stracić. Zastanów się, w których aktualnych sprawach twojego życia zakładasz, że coś otrzymasz, mimo że niedźwiedź, z którego tak ochoczo chcesz zedrzeć skórę, nie został jeszcze upolowany. Dziękuję ci za wysłuchanie podcastu. Po więcej wartościowych stoickich materiałów zapraszam cię na stronę odlaikadostoika.pl. A w następnym odcinku zajmiemy się doskonałym przygotowaniem. Do usłyszenia. Żegna się Andrzej Bernardi.